żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Potrzeba jest uczniów, co będą cali dla Boga, co będą Jemu oddani i poddani we wszystkim. Dziś jest święto świętego Łukasza. To z jego Ewangelii czerpiemy najwięcej treści mówiących o Matce Bożej. Mówimy o nim, że jest bardzo maryjnym ewangelistą. Według pięknej tradycji był też malarzem, który dał nam obraz Maryi w jasnogórskiej ikonie. Choć historycznie jest to trudne do udowodnienia, to jednak chrześcijańska tradycja wskazuje na Łukasza jako tego, który chciał nam przekazać prawdę o tym, kim jest Maryja, o tym, jak jest piękna przed Bogiem. Chciał nam dać, piórem namalować, jak najwierniejszy obraz Matki Chrystusa. Czytając jego Ewangelię, jej pierwsze rozdziały, odkrywamy niezwykłe piękno Matki Jezusowej. Podziwiamy duchową niezwykłość Matki Pana i to, jak Bóg obficie ją ubogacił, jak wspaniale wyposażył. Ona weszła w Boży plan bez żadnych zastrzeżeń. Pokornie przyjęła to, co Pan zaplanował. Odmawiając różaniec, rozpalajmy w sobie pragnienie, by stać się jak Maryja. Mamy okazję razem ze świętym Łukaszem w naszym życiu namalować również piękny obraz Maryi. Naszym zaufaniem do niej, szukaniem u niej pomocy, jesteśmy dla naszych bliskich świadkami jej działania, jej wstawiennictwa. Okazujemy wszystkim ludziom w Maryi żywy obraz matki kochającej swoje dzieci. Ona chce być żywo obecna na kartach naszego serca. Chce być wypisana każdym szeptem modlitwy różańcowej. W moim sercu, w sercu mojego brata. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,